Należy uczyć się od innych, oczywiście wprowadzać nowe pomysły. I taką wkładkę myśmy rzeczywiście w roku 2010 widzieli w Szanghaju. Co prawda średnica była większa niż... No dobra. No dobra. Muszę ci to pokazać, stary. Dostaliśmy maila z miejscówką, gdzie był Paweł Jumper. Wiadomo, to jest kultowe miejsce. A, czy ty znasz? Okej. Tam pielgrzymki są normalnie coroczne. Czemu myślisz, że jest takie osprejowane? Serio? Ludzie specjalnie jeżdżą, no pewnie. Ludzie specjalnie jeżdżą. No. Jest cały dokument o tym na YouTubie. A jest Jumper tutaj. No. Jest dokument o tym na YouTubie? Jest, tak. O, jest napisane srak. Sraka, wiadomo. AWDP, 420, wódeczka przez U otwarte. Z 1,50 m. Jednym z drobnych marzeń moich było odwiedzenie mitycznej lokacji. Pisze Maciej. Tak, gdzie kręcono film, jak w tytule udało im się je spełnić. Ono się znajduje w Racinewie. Przesyłam pamiątkowe zdjęcie. Mogę powiedzieć, że jest wysoko, choć bardziej 1,30 m. To prawda, to nie jest 1,50 m. Szybkie, że ma plułasz. A wy wpisz na YouTubie dokument, Paweł Jumper dokument, coś takiego. To jest Bizerne. Miasteczko w północnej Francji. Stąd do Londynu jest 200 km. Dobrze zrobione. Blisko gigantycznej podziemnej wyrzutni Bizerne. W 1936 roku w rejonie wioski rybackiej na wyspie Uzna Niemcy rozpoczęli budowę ośrodka doświadczalnego Luftwaffe i wojsk lądowych Peneminde. Od 1937 roku konstruowano tam i prowadzono próby z rakietami A3, następnie A4, nazwanymi później Shimanochy. Głównym konstruktorem był Werner von Braun. Musiał Kocham internet. Dziesiątki prób na poligonie doświadczalnym na wyspie Uznam zakończyło się w ten sposób. O kurde, rzeczywiście! Przenieśmy się z Raciniewa na Kujawsko-Pomorskim do Rzeszowa w Podkarpaciu, gdzie otwarto kładkę, ale jest 2013 rok. Przepraszam, ale wszystko jest na żywo, na gorąco, nieudawane. Mocny nieżyć i jelita. Ale jest 2013? Tak, chyba 13. Tak. 12 nawet. Jak rozwiniesz, to się... 12 chyba nawet. Jest git. Wszystko jest dobrze. Dobry przekaz leci. Chciałem wam pokazać, jak się odpala prawdziwy event samorządu rzeszowskiego. Proszę o... Event samorządu rzeszowskiego. Jest pokaz mody stary na kładce. Co ja patrzę? To jest taki event, że jest pokaz mody stary. Czemu jesteśmy w Beijing? Czemu to jest w ogóle jakiś smog? Zobaczcie, jaki ładny! Wow. Ja pamiętam tą kładkę, robiliśmy to w lesie przecież w starej serii. Innowacyjna inwestycja. Pamiętam, jaka to była innowacyjna inwestycja. Pavarotti przyjechał? Nessun Dorma zaśpiewał? Tak. Czekaj, stop. Daj pauzę. O czym jest Nessun Dorma? No nie mam zielonego pojęcia. Niech nikt nie śpi! To jest aria, która kończy operę... Otwieramy kładkę, niech nie śpi. Nie śpi, bo otwieram kładkę. Turandot, więc jest śpiewana przez Kalafa, który zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknej, ale zimnej księżniczce... Turandot. Rozumiecie to? No dobra, czyli w kładce to jest, się zakochuje. Czyli to ma sens. Przecież to nie ma żadnego sensu. Stary jaki event. Boże. Ja pierdolę, nie wierzę. Ale na fragment. Przesadziliście. Pojechał was. Jedziemy, kurwa, ja! DJ! Alberto Barza! DJ Khaled! Kochani, o, kładeczka. Tak jest. O, i teraz goście mogą zwiedzać kładkę już. No to świetnie. Pavarotti i to. To jest prawie tak dobre, jak filmik o Poczkomacie w Brzostku. Znaczy ja wiem. Mi się podoba. Ja jestem za. Nie wiadomo, kurwa, o co chodzi. A tu już orkiestra gra. Ciekawe, czy bym polecał, jak... Wiadomo, jest ksiądz. No Jezu, jakie kaseta wideo. Goście idą do kościoła, kurwa. Kocham. Uwielbiam takie historie, kocham. Wspaniale. To
trwa godzinę? Tak niestety, panie producencie. Telewizja internetowa Rzeszów na żywo, witam państwa. Czemu my nie znamy telewizji Rzeszów na żywo? Rzeszów Eyewitness News? Channel 9, Eyewitness News. To było na żywo, a myślisz, no, Rzeszów na żywo. To i skrzyżowanie miejsc ulicą Grunwaldzką. Ale nie, produkcyjnie? Dodajmy, 2012, telewizja w Rzeszowie? Topowo zrobione. W sensie nie żartuję teraz, no brzydko tam jest, no ale to nie jest wasza wina, ale realizacyjnie? Drony, jakieś ujęcia z daleka? Zajebiście. Pogoda im się nie udała. Ja na pewno. Witamy również kustosza sanktuarium parafii pod wezwaniem Matki Bożej Rzeszowskiej. Jakiej Matki Boskiej? Rzeszowskiej. Jakiej Matki Boskiej Rzeszowskiej? No tu jeszcze jest to, co trzeba pobłogosławić. No wiadomo. Przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić. Co teraz tu robi? Nie wiem. Ala Telerej, naprawdę Rzeszów się wykosztował trochę. No to błąciutkę jeszcze. O, wywiady, tak. Należy podpatrywać świat. Należy uczyć się od innych, oczywiście wprowadzać nowe pomysły. I taką władkę myśmy rzeczywiście w roku 2010 widzieli w Szanghaju. Co prawda średnica była większa niż... Wracaliśmy razem z delegacją z Rzeszowa do Szanghaju na Expo. Potrzebowaliśmy pewne kładka. Rozwiązania takie właśnie bardziej przenoszące Rzeszów w XXI wiek. Jest XXI, proszę pana, obecnie. No tak, dokładnie. I proszę pani, zobaczyliśmy to, nie? Jakby połączenie ronda i kładki. Pomyśleliśmy... Dobry plan! Czego w Rzeszowie nie ma? Rondo kładki. Czego w Rzeszowie nie ma? Kładko rondo. No i ktoś zaczął wyliczać, że na przykład McDonalda nie ma, galerii handlowej, drogi bez dziur, nie? Lotniska. Nie, jest dużo McDonaldów w Rzeszowie. A może to nie było? Były! Przecież w liceum. KFC. Ale my stwierdziliśmy, że my wystrzelimy Rzeszów w 22. Stratosferę. Stratosferę. Widzi pani, że mam biały kask? On jest już totalnie niepotrzebny. Mam go tylko po to, żeby ludzie wiedzieli, że jestem ważny tutaj. Że nie, że ja to budowałem. Dokładnie. Decyzja była podjęta, znalazły się pieniądze. No co, nie fajna kładka? Stało się, że... Proszę cię, Szanghaj w Rzeszowie? Luciano Pavarotti, który już nie żył, przyjechał, wstał z martwych i przyjechał ostatni raz na Essen Dorma zaśpiewać. I dodam jeszcze tak, że często się mówi, że ile to kosztuje. Ja uważam, że pieniądze są nieważne. Nie, ważne jest nie stać nas na tanie rzeczy. Nie stać nas na tanie rzeczy. Ważny jest postęp. Oczywiście, jest Szanghaj. Dokładnie, ja wiem, panie prezydencie, że w naszym mieście... Bo to jest pan prezydent Rzeszowa? Nie... Tak, jest. A ja myślałem, że to jest inwestor. Sprowadzonych aż 120 tysięcy samochodów, z czego 20 tysięcy dziennie przejeżdża Aleją Piłsudskiego. Proszę powiedzieć, czy ta kładka rozładuje to napięcie, rozładuje ten ruch? Mogę odpowiedzieć za pana prezydenta? Tak. No i dobre. Kładka rozładuje napięcie. Jestem taki spięty. I podchodzi do ciebie, jak potrzebujesz kładki. Kładka rozładuje to napięcie. To była transmisja z otwarcia kładki nad skrzyżowaniem Alei Piłsudskiego z ulicą Grunwaldzką. Drodzy państwo, nie! Skoro już jesteśmy przy cheesy rzeczach, to musimy obejrzeć starą reklamę. Jezus Maria! Tak, tak. Chcesz tego, pragniesz tego. A wiesz, to jest w głównych rolach? Zaraz, spokojnie, zaraz się rozkręci. Pobijemy interes. O, dokładnie. Michał Milowicz? No jak? A jak? A jak? Patrz, stary, wchodzi Michał. O kurde, dzięki. Cybina, stary. Żyje to jeszcze? Salon. Jest, stary. Markowe ubrania. Nie ma, nie działa strona. O nie. Ale jest otwarte. Salon mody. Nie, jest. Powiedz, że pani nie będzie mówić, tylko będzie przymierzać ciuchy. Proszę, błagam. To jest live. Ona czeka. Aż się zacznie. Dobra, jeszcze chwilę. Dobrze, poczekajmy, jak się wszyscy zbiorą. Dobrze? Poczekajmy chwilkę. Aż się zbierzecie, moi drodzy. Kochane. O Jezu. Już to kocham. Która już jest? Tam 20. Okej, dobrze. Czekajmy do... Zaczynamy zawsze. Mhm. Jeszcze chwileczkę. Czy to zawsze, czyli to już cykliczne jest? Jeszcze chwileczkę. Myślę, że pomału możemy startować. Dobrze. Ty jesteś gotowy. Ja już jestem gotowy, ale poczekam do... Środę, godzinę 20. Dzień dobry. Już nasz, właśnie nasza transmisja na żywo. Myślę, okay. Że już któraś 30 któraś. To będą prezentacje damskich stylizacji online? Czyli jak czerwona pomarańcza. No wiesz co, no... Ale prawdziwy sklep, nie podróbki. Karolina, moja córka Karolina. O, sweet. Przygotowałyśmy dla was nowości. Jakie są nowości? Ja chcę zobaczyć nowości w Cybinie. Czyli mamy pierwszą sukienkę, fajna, którą zobaczycie za chwilę na Karolinie. Sukienka proszę bardzo. Jest, tak się robi sprzedażówka. Kosztuje 247. No, i porządku, cena na to nosiła zielone. A ja do nas napisała. Czy ta, co ma pani na sobie, ale czarna? Nie.
Czarnych nie ma. Czarne są... Ale fajne, podoba mi się, bo dobra jest energia w tym live'ie. Podoba mi się energia na tym live'ie. Dlaczego? Jak chcesz wyłączać? Po co chcesz wyłączać? Nie wyłączaj nigdy. Ja lubię. Fajne. Ładnie prowadzone, podoba mi się. I wiesz, bo tej pani nie trąca wiadomo czym. Sprzedażowością? Nie trąca taką, wiesz, koszuleczka. Fajna stylóweczka, rączki jak z bursztynu. No nie, że pani po prostu pokazuje co ma w sklepie i ja jej ufam. Dobrze gada! Cybina Cybiną, pozdrawiamy bardzo serdecznie salon Cybina. Polecamy wam zakupy w sklepie mody, salonie mody. Salon mody. Poznań i Szwarzę. Tak, Szwarzę. Jezu, Szwarzęca. Ze Szwarzęca. Stary, ale 4 tygodnie temu pan Bogumił wystawił opinię jedna gwiazdka na 5 Cybinie, salonowi mody. Poczekaj, nie posiadają garniturów bez guzików dla ludzi chorych na komponfobię. Co to jest? Lęk przed guzikami. Do tego, po przyznaniu się do tej choroby, spotkałem się z dyskryminacją, że to jest ewidentnie fake. No ale tu jest opisane, że jest taka. No ale myślisz, że pan Bogumił przyszedł do salonu Cybina, chciał kupić coś bez guzików, bo się boi i został wyśmiany? Jeśli to jest prawdziwe, to ja przepraszam, ale coś mi się wydaje, że to ktoś... Znaczy, jakbym miał komponfobię i wiedziałbym, że guziki mi przeszkadzają. To bym nie chodził do sklepów. Nie chodziłbym do randomowych sklepów w oczekiwaniu, że tam będą garnitury bez guzików, tylko bym szukał online garnitury bez guzików. Powiem tak, większość komentarzy jest pozytywna. Panie Bogumił, w czym problem? Czemu nie można wypróć guzików? Dobrze, no ale może nie wiem, bo zaraz tutaj społeczność osób chorych na te... Przepraszam, nie powtórzę już. Ale ja nie mam nic z komponfobią. Ale ja nie mam nic do choroby, tylko że trzeba jakoś radzić, nie? W sensie, ale pan ma ewidentnie problem z Cybiną, tak? Nie wiadomo, czy z Cybiną. Kliknij na niego. O, da się zobaczyć innego. Tak. Zobaczymy, czy jest hejterem. Nie, jest. O! Widzisz? Tu ma 5 w cybermachinie. Na... I co jeszcze? A jeszcze niżej? Trzecie? Też 5. Szybka instalacja. Klima Partner, szybka instalacja, uczciwa cena. Czy nie daje za chwilę? Restauracja McDonald's. 4 lata temu wystawił jedną gwiazdkę restauracji McDonald's przy ulicy Głogowskiej 15 w Poznaniu i zostawił taki oto komentarz. Zamówiłem 9 kawałków kurczaka, dostałem 8. Jest 9 kawałków? Tyle się dostaje. Chyba 6 albo 9 albo 12. Albo 6 albo 12 albo 9 albo 18. Co to było? Pamiętam to, co to było? No tak. No nie no, 6 albo 9 albo... A dla ciebie dziewczynko? Czy 6 albo 12 albo 9 albo 18. Konina! No bo potem są tacy klienci jak ty. Tak, że 8. Ale liczył. 1. Ty, zdarzyło ci się jak jesz kiedykolwiek liczyć 9. Ile masz nuggetsów w pudełku? Nie, chyba nigdy. Nie. Nigdy. Znaczy jak mam 3, to wiem, no że tak, mam 3. Ale wszystko poniżej 5? 9 bym nie liczył, że dostałem 8. Wiesz co mi się najbardziej podoba w tym odcinku? W tym? No. W tym, no, w tym konkretnie. Że jak go nie kończymy, to Mati teraz siedzi i patrzy jeszcze i tak mówi, już kończycie? Widzę, że jeszcze surówka, jeszcze trwa ten plik, a wy jeszcze nie kończycie. Chodź, wstaniemy, po prostu nie powiemy, lekko skończy, tylko po prostu niech kamera sobie leci. No nie, ale nie, bo mi się bardziej podoba to, że Mati tutaj z nami musi być jeszcze. Ja spierdalam. Mati. A on patrzy na wafer i widzi, że się mało teraz... Mateusz Pietrasiak, nie? Myślisz o nim czasem? Mateusz? No jak wysyłał ci tak do sprzedania, to myślę. A tak poza tym czasem. To rzadko. Ja nim czasem myślę. O Mateuszu. Czy jest dobrym człowiekiem na przykład? No bo wiesz, śmiesznie montuje czasem LS-y, ale czy jest też dobrym człowiekiem? Ja nie wiem. Ja też nie wiem, czy on jest dobrym człowiekiem. Czy na przykład zdarza mu się przechodzić na czerwonym? Ja tylko zadaję pytania. Tak się liczy dobrego człowieka? Nie, to jest też... Bo ty byś wtedy źle wypadł w tym rankingu. To nie ja byłem. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy, trzymajcie się, miejcie doskonały weekend, zobaczymy się w poniedziałek i pamiętajcie, żeby być! Cicho! Lekko! Stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend.